No. Słuchajcie. Ja mam rozmowę, którą ktoś zaproponował na YouTubie i ja chyba na nią spojrzę. To będzie rozmowa Sekielskiego z tatą Maty, więc jest gruba i myślę, że może z niej coś ciekawego wyjść. Natomiast zanim do tego przejdziemy, gatekeeping w fizycznych RPG-ach to też jest strasznie wielki, smutny temat, jest bardzo smutnym tematem. Jakby ja więcej niż raz, nawet całkiem niedawno, jakby zasygnalizowałem, jakby sygnalizuję ludziom, że hej, w mojej grze są osoby queerowe, w mojej grze są postaci, nie wiem, z autyzmem, z tymi... Ojku, widzicie? Ta kawa jest bardzo ważna. Osoby z autyzmem, z niepełnosprawnościami. Robię co mogę, żeby uczciwie przedstawiać te osoby i przedstawiać je jako ludzi, ale jednocześnie od graczy na przykład wymagam tego, żeby nie pojawiały się seksistowskie żarty, nie? I jakby... I jakby to jest troszeczkę tak, że są ludzie, którzy od tego w tym momencie uciekają. Którzy mówią, ja nie będę ryzykować, że mój żart cię obrazi. I będą przez to kwasy przy stole. I jak słyszę kogoś, kto tak mówi, to mówię, holy shit, snacks. Więc. Jak powiesz, że używasz narzędzi BHP, żeby ustalić wrażliwe tematy itp., to nagle pojawia się masa typów z tekstami, ale jak to wzywa bez rasizmu. Ja ci powiem tak, Sakumiak, jakby do wszystkich, którzy grają w RPG. Ja powiem w ten sposób. Jak mówię ludziom, że stosuję consent sheety, czyli takie karty, zaraz wam zresztą pokażę. Tak już najbardziej podstawowo, tak? To jest ten, którego ostatnio używałem. O, pokażę wam na ekranie. Hey society sneeze. Widzicie? To się nazywa consent sheet, consent checklist, nie? I tu jest imię GM-a, imię gracza, temat gry, to jest bardzo trudne dla wielu graczy do wypełnienia, bo gracze nie rozumieją tematów. W sensie, wiecie, w jaki sposób gramy, czy gramy pulpowo, czy gramy bardziej realistycznie, czy gramy westernowo, etc., etc., etc. Gdyby ta gra była filmem, jaki ranking byś przypisała temu filmowi, po czym mamy całą listę rzeczy, na które gracze się zgadzają lub nie i których nie chcą zobaczyć, których na przykład mogą nie chcieć widzieć, nie? Jakby to są rzeczy, które po prostu mogą powodować dyskomfort w graczach, to są rzeczy, które mogą sprawiać, że właśnie mogą, że odpalają się jakieś triggery. I jakby podział jest prosty, nie? Zielone, zgadzam się, żeby te rzeczy pojawiały się w grze, jakby dawaj, jedziemy, hurra, nie? Żółte, zgadzam się na to, ale niech te rzeczy będą albo niejasne, albo niewyraźnie nakreślone, albo niech się dzieją poza kamerą, tak? Czerwone, nichuja, nie ma mowy, nie chcemy. I jakby przechodzimy przez takie rzeczy jak, wiecie, horrorowe rzeczy, krew, robaki, demony, te gałki oczne, luźno tego, gore, czyli wiecie, bardzo brutalne opisy, krzywda na zwierzętach, krzywda na dzieciach, szczury, pająki, jakby rozpiska dotycząca romansów i seksu, kiedy na przykład jakby zrobić ten fade to black, czyli tak jak w filmach się wygasza scenę i przechodzi do innej,
rzeczy kulturowe, czy w ogóle, czy na przykład w naszej grze, w naszym wymyślonym świecie z elfami potrzebna jest homofobia? Czy chcemy, żeby to się pojawiało jako temat, z którym my jako gracze się zmagamy? Czy kurwa nie ma go, nie? I jakby ja mam dostatecznie dużo homofobii w domu, nie potrzebuję w mojej grze homofobii, nie? Jeżeli ja dam komuś taką listę, która składa się z, wiecie, widzicie, z kilkudziesięciu pozycji tak naprawdę, i ktoś spojrzy na tą listę i mi powie: dla mnie wszystko jest okej, to ja wiem, że ja z tą osobą nie chcę grać. To jest najgorsza rzecz, którą ta osoba może mi powiedzieć. Dla mnie wszystko jest okej, bo to znaczy, że ta osoba A. na pewno jest nieskłonna do introspekcji i do jakby zastanawiania się, czy pewne rzeczy jej nie szkodzą. A po drugie, jestem pewien, że ta osoba będzie łamała, jakby przekraczała granice innych ludzi. Że ta osoba będzie jakby naruszała to, co inne osoby chcą, żeby było bezpieczne przy stole. A wiecie, jakby ja jestem mistrzem gry, który prowadzi w tym momencie 20 lat RPG i jakby ja prowadziłem bardzo krywe, ja jako mistrz gry miałem bardzo krzywe gry czasem. Czasem krzywe przeze mnie. I jakby z mojego punktu widzenia osoby, która jakby właśnie ma tak długie doświadczenie, cała idea consent sheetów, consent checklist jest czymś zupełnie nowym, jest świeżym, jest fanaberią. I jakby fanaberią w ten sposób, w jaki dla wielu ludzi, którzy tłumaczą coś nowego właśnie, że to jest fanaberia, nie? Ale spojrzawszy na za i przeciw, zobaczywszy na to, jak ludzie grają, co może im się podobać, co może im się nie podobać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ja wiem, że te listy są potrzebne. I to może być nowa rzecz, która pojawiła się tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat w temacie RPGów. Ale jeżeli ja jestem w stanie zrozumieć, że takie zasady BHP w grze przy stole są potrzebne i warto o nich porozmawiać, to jakby osoba, która gra w RPG od 5 lat, też powinna to móc zrozumieć, nie? Bo sorry, to nie jest dla ciebie takie nowum, nie? Nie oceniam tak szybko. Dla mnie wszystko jest okej. Może pojawić się na przykład gracz, który jest początkujący i nie chce zostać odrzucony za to, że coś mu się nie pasuje, albo dlatego, że po prostu nigdy się na nic ta osoba nie naciała do tej pory i uważa, że wszystko zniesie. Sakumiak. Ja nie jestem w stanie postawić dolary przeciwko orzechom, że każda osoba, która mi powie coś takiego, nawet nie poświęciła czasu, żeby przeczytać kartę, nie? Żeby przeczytać tą listę, albo żeby pomyśleć, czy pewnych rzeczy nie tego, bo jakby moim naturalnym odruchem jest jakby wyjechać takiej osobie: tak? Tak? To ja ci pokażę, jak działa gaslighting w grze. To ja cię generalnie zacznę gaslightować w grze i zobaczymy, na ile ty będziesz w stanie, na ile faktycznie to będzie dla ciebie okej, na ile ty nie będziesz miał z tym problemu. Bo jakby bardzo, ja, wiecie, jak mi mówicie: o, nie śpieszyłbym się, tak, ja słyszałem bardzo często hasła typu właśnie: o, nie śpiesz się tak z oceną ludzi. A potem mogę się kurwa tylko cynicznie uśmiechać, jak się okazuje, że jednak miałem rację, nie? Bo jeżeli chodzi o czytanie ludzi, to wydaje mi się, że radzę sobie całkiem nieźle i że właśnie są pewne sygnały, które mogą się wydawać proste i banalne, ale jednocześnie dużo mnie informują o tym, jak będzie wyglądała moja interakcja z daną osobą. Co to jest gaslighting? Bo wiele razy słyszałem o tym, a nie mam najmniejszego pojęcia, co to. To jest tworzenie sytuacji, w których jakby druga osoba, czasem organizacja, wmawia ci, że twoje całkiem rozsądne reakcje i zachowania na pewne problemy są wyolbrzymione i że
problem, z którym ty się zmagasz, nie istnieje i ty go sobie tylko wymyślasz. I tworzenie sytuacji, w której jakby ty masz podważać wartość własnych słów, własnych przekonań i jakby swoją wartość w siebie, nie? Pączek, nie no, jakby ja powiedziałem, że... Pączek, ja powiedziałem, że miałbym ochotę tak zareagować, ale w życiu kurwa tak nie zrobię, ponieważ nie jestem psychotycznym świrem, tylko jakby po prostu chodzi mi o to, że jakby jestem w stanie bardzo łatwo udowodnić osobie, która mówi, że nie ma problemów, że jednak je ma. Tylko że nie chciała o nich rozmawiać, ponieważ jakby czuję się właśnie tą fajną osobą, która na wszystko się zgadza. I tylko o to mi chodzi. W życiu bym czegoś tego nie zrobił, to jest okropne. Ja bym, wiecie, jakby warto pamiętać, że w przypadku takiej listy BHP ja też ją wypełniam. I co z tego, że wy mi powiecie, o kurwa, jedziemy, zielone, gore, wszędzie będzie tego, wszędzie będziemy rozmawiać o nie wiem, aborcjach i myślach samobójczych i krzywdzie dzieci, nie? A ja powiem, nie, sorry, ale ja nie prowadzę gry o takich rzeczach. Jakby ja też mam prawo odmówić omawiania pewnych tematów, nie? Poczekajcie, bo mam kilka rzeczy, na które muszę odpowiedzieć, muszę się przeskrolować troszeczkę tego. Toma, jeśli ten, kto opowiada, chciałby po prostu mieć możliwość doświadczyć również dyskusji, symboliki i takich triggerujących rzeczy, być może będą dostatecznie odpowiedzią te wątki, ostatecznie tak należy do decyzji innych i ta osoba może to uszanować. Wiesz co, jakby tak, tylko częścią jakby prowadzenia gry i częścią jakby opieki nad stołem jest sytuacja, jest dbanie o takie rzeczy, jest dbanie o takie rzeczy, które dzieją się dookoła stołu, nie? I jakby ja jestem zdania, że jako mistrz gry ja muszę kontrolować też nastroje graczy i regularnie, na przykład jeżeli widzę, że, bo w tej chwili prowadzę głównie online, nie? Więc jeżeli widzę, że na kamerce ktoś na przykład przez część sesji wydaje się niezadowolony, wydaje się smutny, wydaje się, nie wiem, zmartwiony, cokolwiek, to ja muszę poświęcić na przykład czas, żeby zadbać o to, żeby taka osoba poczuła się lepiej. Ale jeżeli będę miał przy stole osobę, która jakby mówi, mnie wszystko odpowiada, to ja po tej osobie spodziewam się, że ona zacznie bardzo szybko naruszać granice innych. Potencjalnie te inne osoby nie będą chciały jej niczego powiedzieć, dlatego że są na przykład z tą osobą zakuplowane. Bo mówię o bardzo konkretnej sytuacji w tej chwili. A ze mnie ta osoba zrobi kogoś, kto ciągle mówi nie, bo nikt inny tej osobie nie powie nie z wymienionych wcześniej powodów. I jakby jeżeli ktoś przyjdzie i powie, hej, ja bym chciał, żeby w naszej grze była, nie wiem, żeby nasza gra była, patrząc na tą listę na przykład, żeby w naszej grze pojawiały się tortury, bo ja bym chciał porozmawiać o tym, jak to wpływa na moją postać, że moja postać ma, nie wiem, spaczenie na tym punkcie, albo cokolwiek, nie? I to jest zupełnie inna rozmowa, niż mnie nic nie przeszkadza. Ponieważ mnie nic nie przeszkadza jest leniwą, szybką odpowiedzią, która cię zbywa. I dlatego mnie nic nie przeszkadza nie jest dla mnie dobrą odpowiedzią. Grałem tylko w Warhammera, Vampira i Cyberpunka. I wtedy w moim towarzystwie było 5 kolegów i nikt z nas się tym nie przejmował. W ogóle nie znaliśmy tego tematu, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, bo w takim hermetycznym towarzystwie nie myślisz o innych. No tak, tylko potem, wiesz, potem wychodzisz na inne towarzystwo maciaty i się okazuje, że musisz się z tym liczyć, nie? Totalnie nie ma nic złego w podejściu, dla mnie wszystko ok, bo czy potem będzie łamała konsent innych, czy nie, to kwestia ich preferencji, czy jest chujem. Nie. Bo tutaj znowu zawracamy do tego, że do roli mistrza gry i do roli tego, że jako osoba opiekująca się stołem
Ja nie mam tylko powiedzieć, a no niestety, on zjebał, nie? Ja nie widzę siebie w roli kogoś, kto jest biernym obserwatorem tego, jak jeden gracz robi szkodę innym. I Sakum jak mówi, no ja to podjąłem, bo miałem akurat odpowiedź, mnie to nie przeszkadza tylko raz i akurat była to kwestia tego, że graczka została odrzucona z kilku kampanii, bo znaczyła rzeczy, które GM miał w sensu. Ale to jest dokładnie odwrotne, to jest dokładnie odwrotna sytuacja do tej, o której mówię. Jakby... Wiecie, ja rozumiem, że wszyscy czujemy się unikalnymi snowflake'ami i że jakby wszyscy czujemy, że jesteśmy wspaniałymi, indywidualnymi osobami, każda się od siebie różni, każda jest inna, każda jest niepowtarzalna i w ogóle, ale jakby w praktyce to zupełnie nie działa, a to, co działa, to na przykład to, że jeżeli rozmawiasz z kimś o RPGach, to często potrzebujesz dwóch, trzech zdań, żeby wiedzieć, czy się z tą osobą dogadasz, czy nie. Ja w ostatnim czasie w prowadzeniu RPG-ów jakby tylko raz byłem zaskoczony, bo osoba, która wydawała się miła i przyjemna, okazało się, że ma bardzo duży jakby anger trigger, z którym nie dało się nic zrobić. I to była osoba, która w momencie, w którym jej postać była stawiana w jakiejkolwiek niekomfortowej sytuacji, odpowiadała taką złością, że psuła grę. Bo nie potrafiła zagrać tego, że ktoś wobec niej jest niemiły. W inny sposób, niż będąc jeszcze bardziej niemiłą z powrotem. Pączek, nie wiem jakie masz doświadczenie jako mistrz gry, ale jakby rola mistrza gry zaczyna się i kończy daleko poza prowadzeniem samej gry. Jakby czasem to jest niestety, ale jakby... Dlatego mistrzowie gry zawsze doceniają, jeżeli inni robią małe klocuszki w kwestii organizacji jakby czasu i organizacji sesji. Dlatego, że mistrz gry musi na przykład jakby wykonywać pracę związaną z morale graczy, z tym, ze spełnianiem oczekiwań, indywidualnych oczekiwań graczy i na przykład odpisywaniem na rzeczy, o których gracze chcą porozmawiać pomiędzy sesjami, które mają jakby dopełnić tego. Jeżeli ja miałbym mieć przy stole kogoś, kto raz za razem widzę, że właśnie często takim swoim zgadzam się na wszystko, rozpycha się łokciami i jakby tworzy dyskomfort dla innych graczy, to ja wolę takiej osoby nie mieć przy stole, niż wykonać mnóstwo roboczogodzin, żeby obsłużyć te rzeczy poza stołem i może dojść do punktu, w którym ci gracze będą wprost w stanie powiedzieć osobie, która robi problemy, że hej, nie może tak grać. Mało tego, jakby wiecie, to są ja anegdot typu dziewczyna dołącza do gry fantazy, właśnie jakiegoś Warhammera i słyszy, że no ona się musi pogodzić, bo Warhammer to średnio, pogodzić z tym, że Warhammer to średniowiecze, a w średniowieczu był szowinizm i generalnie kobiety były gorsze. Tego typu anegdot, tego typu horror story słyszałem tyle dużo, że ni chuja nie kupuję tego, że ktoś szczególnie facet, który jest głośny, mówi mi, ja nie mam problemów i to wynika z czegokolwiek innego niż tego, że on po prostu nie jest absolutnie skłonny do introspekcji, on nie chce mieć żadnych ograniczeń w grze. No nie, Sylwanelka, ale tu chodzi mi o to, że wiesz, że wstawiasz wymyśloną postać kobiecą w wymyślony świat, w którym istnieją, wiesz, wampiry, bogowie chaosu, spaczenie i inne dziwne rzeczy i goście ci mówią, że ty jako graczka musisz pogodzić się z tym, że sorry, twoja kobieca postać będzie tyrana, nie?
No ja generalnie w tej chwili próbuję złożyć, znaczy tak bardzo ostrożnie przymierzam się do złożenia nowej gry, bo ostatecznie nie będzie kampanii dedekowej, którą obiecywałem. Prawdopodobnie będzie kampania w Kids on Brooms. I jakby próbuję przekonać LA Trist do grania. Tak, na ciebie patrzę. Tak. Skoro powiedziałaś, ahoj, to teraz masz. I jakby będę potrzebował zwerbować prawdopodobnie jeszcze jedną osobę i będziemy grali w pseudo Harry'ego Pottera, który będzie zupełnie nie Harry Potterowy, zobaczycie, ale będzie fajny. Jeżeli uda mi się zebrać cztery osoby, to będziemy tego. Ja to cię mam sprawę, ale też na Signal lub telefon. Dobrze. Natomiast jakby... No dobra, ale mogę nie mieć zastrzeżenia do czegokolwiek, po prostu stawiać się zasad konsentujnych. Jednocześnie rozumiem problem, że jeśli gracz... Jak gracz gracie wampira, to czy oczekuje krwi, jakiejś potencjalnej zmysłowości, po eliminacji wystarczającej ilości elementów, wychodzi ci strasznie niemrawy świat, a przynajmniej oderwany od pierwowzoru. No to... sorry. To jakby... Przepraszam, że rzeczy nie są jak w książce. Jakby myślę, że komfort ludzi, z którymi gramy, jest ważniejszy od tego, jak rzeczy były napisane w książce. Mówię, ja muszę przemyśleć, kogo chcę zwerbować jako graczy. LA Trist mam na oku, ale zobaczymy, nie? Ja tutaj stałem się w obronie wszystkiego mi obojętnie, głównie dlatego, że bo jeszcze nie mam problemu z dowolnym tematem, ale nie naciskałbym na żaden. Bardziej po prostu nie chciałbym ograniczać mistrza ani graczy, jeśli by się całościowo zdecydować na jakieś konkretne TW tematy. Być może to trochę zniuansowane względem tego, co mówisz, bo nie wpisuje się w konkretny startup agresora, ale właśnie tylko chciałem zwrócić uwagę, że to koniecznie jest zero-jedynkowy. Dobrze, ale, ale wiecie, dla mnie to jest... jakby zwróć uwagę, Toma, na jeszcze raz na kartę, o której mówię. Kartę, którą macie na ekranie. Ja nie wiem, czy mogę ją tak powiększyć. Muszę chyba ją kliknąć, żeby ją powiększyć. Bo może to nie jest jasne. Ta karta nie bez powodu zawiera jakby trzy elementy. Trzy jakby stopnie. Ona zawiera, entuzjastycznie się zgadzam na to, może być, ale nie rób tego explicitly, albo nie, ni chuja, nie ma mowy, nie? Jakby... to nie jest tak, znaczy jakby... Jeżeli ktokolwiek przyjdzie mi do stołu, dam mu taką listę, powiem, hej, zastanów się nad tym, co może ci przeszkadzać, co może ci drażnić, co może być dla ciebie niefajne, i ty mi zaznaczysz wszyściutko na zielono, to sorry, ale albo nie zrozumieliśmy się i właśnie chcesz mnie dać wolną rękę, podczas gdy ta karta nie jest po to, żeby walczyć o moją wolną rękę, tylko jakby, żeby skupić się na problemach, które mogą się pojawić podczas gry. Albo, i to jest jakby równie złe, nie chcesz się nad tym pochylić. Jeżeli żadnej rzeczy nie zaznaczysz chociaż na żółto, jeżeli nie spojrzysz na te rzeczy, nie wiesz, no, może nie chcę, żeby mistrz gry opisywał penetracji na przykład innej postaci. Albo może jednak nie chcę grać w RPGa, w którym jakby mistrz gry mówi, jak komuś, jak czyjeś jajka obijają się o pochwę demonicy i jakby... Nie chcę słyszeć o tym, jak dokładnie wygląda proces tworzenia krwawego orła z czyichś płuc, nie? Może nie chcę tego krok po kroku, nie? Może nie chcę czytać może nie chcę słuchać o agresji policji, albo może homofobia jakby byłaby
Tak, Pączek, demonizuje ludzi. To jest dokładnie mój zawód. Jakby... Mam ci szczegółowo opisać twoją śmierć, proces twojej śmierci głodowej na przykład? To jest to, czego potrzebujesz? Chcesz, żebym ci opisał twoje deliry w momencie, w którym jakby twój organizm poddaje się i tego? Pączek, jakby... To nie ja wyjeżdżam z jakimiś głupiutkimi hasełkami typu demonizujesz ludzi. Kurwa! Pączek, dolary przeciwko orzechom, że jakbym zgwałcił twoją postać na sesji, że jakbym grał w RPG i opisał gwałt na twojej postaci, to byś nie wiedział, co potem zrobić. Bo, wiesz co? W odróżnieniu od ciebie, ja miałem taką sytuację na sesji. I ja zadawałem się, jakby... Byłem w sytuacji, w której widziałem dyskomfort graczki, w której to opisano. I jakby... nie będę w związku z tym ani wdawał się w dziecinne hasła typu dawaj, jedziemy, jakby daj datę, bo ewidentnie nie rozumiesz, o czym mówię. Ale tych zasad konsentu nie było przy stole. Właśnie to jest ta część, której nie kumasz. Że tych zasad konsentu nie było przy stole, dlatego że właśnie wszyscy... chyba dostaniesz timeout, bo jakby nie jestem tu po to, żebyś z tobą kłócić, ale możesz to rozważyć, nie? O! Wow! Dzięki, Elitrist. Bardzo mi przykro. Ja nie wiedziałem, że trzeba spisywać zasady konsentu, żeby ludzie rozumieli, że odgrywanie gwałtu, szczególnie na innym graczu, jest nie na miejscu. A... No właśnie, nie? Jakby... Słuchajcie, te rzeczy... Ja... Musicie skumać to, że... Jakby... Osoba, która... Mówi, nie mam problemów... Wysyła do mnie sygnał, że... Ma taką wrażliwość, że prawdopodobnie nie będziemy o tym rozmawiać, nie? Bo... Ja mam graczy, którzy źle reagują na to, że w grze pojawi się pająk, który nie jest w żaden sposób wizualnie przedstawiony, który nie jest jakby... nie macham zdjęciem, nie tego, tylko mają świadomość, że jest pająk. I ich jakby fobia przed pająkami jest tak silna, że oni jakby nie zagrają tego. A z drugiej strony mam osobę, która mówi, wszystko jest okej, i ja nie mam pojęcia, co się w jej głowie dzieje. Bo wiecie, to też jest informacja o tym, jak wy rozumujecie, jak wy patrzycie na rzeczy, które dzieją się w grze.
które jakby jak wy odbieracie istnienie tych rzeczy. Bo to jest troszeczkę tak samo jak, wiecie, ludzie twierdzący, że znaczy to będzie bardzo ekstremalny przykład i jakby niekoniecznie traktujcie go dosłownie, nie? Ale osoba, która jakby mówi, o nie, ja nie mam żadnych granic, jest troszkę jak osoba, która mówi, że o, waterboarding, co w nim jest strasznego, nie? Przecież ty tylko się kładzie komuś ręcznik na głowie, tak, żeby się go nie dało zdjąć i polewa się wodą. Co jest z tym złego? A potem się okazuje, że zakładasz komuś na twarz ten ręcznik, polejesz trochę wody i ta osoba świruje po 15 sekundach. I tak jak mówię, to jest ekstremalny przykład. Ale jakby nie uwierzę, że dorosła osoba nie ma nigdzie problemu. Dla mnie podejście, mam wyjebane, to akurat wyższy poziom agilodyzmu, nie gram w takie sesje live RPG, ale potrafię sobie wyobrazić. Ja znam bardzo dużo graczy, którzy tak grali w RPG. I ja po prostu z takimi ludźmi nie gram. I ja nauczyłem się rozpoznawać takich ludzi. Bo jakby to nie działa w ten sposób, że o, nie oceniajmy ludzi, bo się dowiemy, bo przecież wszyscy tak naprawdę są dobrzy i musimy ich zrozumieć. Na pewnym etapie, na pewnym poziomie ocenianie ludzi jest mechanizmem bezpieczeństwa. Jest mechanizmem unikania problemów, które mamy. Ja myślałem, że zaznaczyłem wszystko ok, ale rzeczy takie jak gwałt, czy w ogóle seks między graczami, w ogóle nie wiedziałem jako opcję w grze, znaczy tą listę, jak czytam tą listę, trochę bym zaznaczył na czerwono. Ja nawet poza grą w związku miałem takie zasady, że rozwieszamy na lodówce co kategoruje, czego nie robić. Wiem, że to mocno dojrzałe podejście. Jeśli ktoś mi mówi, że wymyślasz, to nie chcę go słuchać. Dokładnie tak. Zgadzam się, Sylwanelka. W ogóle to, o czym w tej chwili rozmawiam, z tego co rozumiem, to powód, dla którego bardzo ciężko jest mi przekonać się do TTRPG. Za to takie nieprzyjemne treści tam wchodzą. Jest bardzo dużo stołów, przy których ja bym osobiście nie grał. Jest bardzo dużo stołów, przy których ja bym nie grał, dlatego że uważam, że nie są bezpiecznymi przestrzeniami. Wiecie... Ja rozumiem, że dla wielu osób granie w RPG to jest kupmy podręcznik, kupmy kosteczki, usiądźmy przy stole i dobrze się bawmy. I totalnie jestem w stanie kupić, że są grupy ludzi, dla których to działa i wszystko jest okej. I jakby jestem w stanie zrozumieć, że na przykład grupa przyjaciół, grupa znajomych nie potrzebuje consent sheetu, bo oni się znają, bo oni się rozumieją, oni wajbują na tej samej częstotliwości. Problemy zaczynają się zazwyczaj, kiedy ktokolwiek z tej grupy zetknie się z kimś innym, gdzie do grupy na przykład wchodzi jedna nowa osoba i się okazuje, że ta osoba nadaje na innej częstotliwości, ma inne problemy, inną wrażliwość i wtedy to nie jest tylko tak, że ta jedna osoba, tą jedną osobę trzeba jakby do tej jednej osoby trzeba się dostosować, tylko trzeba zacząć rozmowę o całej grupie, która jest tutaj. Bo cała grupa może mieć problemy, które wcześniej były negowane przez to, przez jakby bezpieczny bąbel, który sobie wykreowały, a teraz mogą wyjść na wierzch. I jakby to jest praca, którą trzeba jako MG wykonać. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to pisze się na to, że jakby dojdzie do jakiejś bardzo nieprzyjemnej sytuacji. I to, co powiedziałem o graczce grającej w Warhammera, która słyszy, że no, słuchaj, w Warhammerze to jest renesans, to jest tego, to jest jakaś straszna... To nie jest jakby mój przykład z dupy. To jest autentycznie sytuacja, którą opowiadała mi kobieta, która powiedziała, że ona po tym nie chciała więcej grać w RPG. Bo ona się nie czuła dobrze, jak chłopy przy stole musieli bardzo, wiecie, koniecznie odgrywać karczmę, odgrywać łapanie za dupy kelnerek i inne rzeczy, które były w klimacie. Bo dla części graczy, części właśnie niestety samców,
To jest troszeczkę tak, że RPG to jest przestrzeń do robienia tego, czego już na żywo nie wolno zrobić. Albo czego na żywo by się nie odważyli zrobić. I jakby z tej perspektywy to jest straszne. I wiecie, jakby możecie... Ja rozumiem, że jakby kiedy mówię, że ja zdyskryminuję gracza, który powie, że jest wszystko okej, okay, to wy mi mówicie, ej, to jest nie w porządku, bo są ludzie, którzy mają wszystko okej. Okay. I ja rozumiem ten odruch. Nie mam nic złego, nie mam pretensji o taki odruch. Natomiast poza odruchem jest jeszcze pewna doza przyzwyczajenia i doświadczenia, która idzie, która mówi, że jakby ja wiem, jak to się skończy, jeżeli na to pozwolę. I z tej perspektywy, z perspektywy właśnie człowieka, który widział już te rzeczy w praktyce, ja po prostu sobie na pewne rzeczy nie pozwolę, nie? I myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy, szczególnie cis facetów, ile krzywych rzeczy zdarza się przy stołach, które po prostu ich nie dotyczą. I jakby to nie jest, to co mówię, nie ma być atakiem na cis facetów i powiedzeniem, o, cis faceci są zjebani. Jakby, come on, sam jestem kurwa cis facetem, tak? Jestem cishetem. Musicie z tym handlować. Natomiast jakby no to nie zmienia zupełnie faktu, że moje doświadczenia w porównaniu z doświadczeniami osób, które mają trochę mniej przywileju, są ograniczone, tak? Jakby ja mam dużo, dramatycznie mniej triggerów. Jak siadam do takiego consent sheeta, to w pierwszej kolejności mówię, okej, okay, wszystkie seksy robimy fade to black, bo mnie nie interesuje opisywanie seksu. A jakby żadnej przemocy seksualnej, żadnej przemocy na dzieciach ani zwierzętach. I tyle, nie? Każde uniwersum można przejść do własnych stanowisk. Mam świat, gdzie kobiety są tyrane. Można go dostosować do komfortowych warunków, gdzie kobiety są szanowane. To nie jest żadną obrazą dla gry ani uniwersum. Znaczy, jeżeli zależy ci, żeby podtrzymać w uniwersum to, że kobiety są w nim tyrane, to może masz coś do kobiet. Tak. Tak bym sugerował, no. Bo jakby nie widzę tego jako zupełnie neutralnej, zwykłej rzeczy, nie? Mi tu dodatkowo mam nieprzyjemne doświadczenia, jeśli chodzi o seksy na sesjach. Ja też. Ja wspomniałem już o jednej przykrej sytuacji i naprawdę... Dużo lepiej mi bez pewnych rzeczy w RPG-ach. I jakby... Dlatego ja będę stosował dyskryminację, jeżeli chodzi o dobór graczy. Dyskryminację w oparciu o sygnały, które znam i które wiem, że działają. Ojejku. Mam pytanie. Gdybyś po śmierci musiał odrodzić się w uniwersum Warhammera 40 000, miał do wyboru frakcję, kogo byś dołączył? Do Eldarów.
Jak już mam być faszystą, to przynajmniej stylowym. I mean, come on. Hej, XVS. Nie przeczytałem reszty twojej ksywy, sorry. Znaczy, Sturm Tiger, jakby nie jestem wielkim fanem Warhammera, jakby bardzo memicznie go traktuję i tak, jak się okazuje, Games Workshop też by chciał, żebyśmy traktowali Warhammera, patrząc po tym ich ostatnim oświadczeniu w tego, na jakby... Natomiast no, jak już mam wybierać, to wolę kosmiczne elfy, no. Dobrze. Darzy są? Jakby mówię, nie da się mnie obrazić. Ale Gwardia Imperialna to już w ogóle turbofaszyści.